Witajcie. Co rusz? W różnych miejscach pojawia się temat, w cudzysłowie, dziwnych roślin, które ktoś tam gdzieś kupił, nie widział ich u innych akwarystów, więc pomyślał, że trafił jakiś rarytas. Często ten rarytas został wyhodowany, czy raczej wyprodukowany przez znaną firmę zajmującą się uprawą i sprzedażą roślin akwarystycznych. Oczywiście taka roślina trafia do wody, jest z dumą obfotografowywana i pada pytanie o identyfikację. I to jest właśnie ten moment, kiedy duma zmienia się w żal, rozczarowanie, a na końcu w złość na wszystkich oprócz samego siebie. Oszukali mnie, przechodzi przez myśl i przelewa na łamy internetu. Natomiast nigdy nie przychodzi refleksja w stylu jestem głupią cipą, nie obrażając mądrych cip. I kupiłem roślinę nie pytając się o warunki jej wzrostu, nie czytając załączonej do rośliny etykiety, czy, co wymaga już mega rozsądku, nie planując zakupu roślin, czytając o nich choćby w necie. Ale kto się sam nazwie cipą? Gdzie jest prawda? No i kto nas oszukał? Prawda tym razem nie leży po środku, a w 90% oszukaliśmy się sami. Te 10% to nieuczciwi sprzedawcy, którzy etykietę usuną, poinformują nas, że roślina rosła u nich w zbiorniku i żebyśmy się nie dziwili, że mają ich 20 sztuk i każda jest identycznej wielkości, a koszyczek, w którym jest, to założyli, bo teraz taka moda. Więc jak jest z tą prawdą? Otóż znane firmy akwarystyczne produkują też rośliny do paludariów. Tak, oprócz akwariów istnieje coś takiego jak paludarium. Paludarium to po łacinie bagno w pudełku. Czyli takie akwarium o bardzo niskim stanie wody, w którym uprawia się rośliny bagienne i pochodzące z deszczowych lasów tropikalnych. Oczywiście trzyma się tu również zwierzęta, czyli płazy i gady w postaci np. żółwi. Rośliny, które uprawia się w paludarium, nie potrzebują do wzrostu pełnego zanurzenia w wodzie, a jedynie bardzo wysokiej wilgotności powietrza. W zanurzeniu po prostu zgniją prędzej czy później. Oprócz takich roślin, w paludariach uprawia się też rośliny, które spotykamy w akwariach i które mogą rosnąć, będąc całkowicie zanurzone. Przykładem mogą być anubiasy czy mikrozorium. Co w tym najciekawsze, rośliny typowo paludaryjne nie nadają się do akwarium, a większość roślin akwarystycznych spokojnie poradzi sobie w paludarium. Przykładem paludarium jest pudełko plastikowe z błotem i na parapecie. Ostatnio wyjątkowo popularne. Skoro jest zapotrzebowanie, to firmy zajęły się też roślinami paludaryjnymi. Bo w końcu kto ma produkować takie rośliny? Huta? Rośliny sprzedawane są z wkładką, która zawiera informację, że roślina nie nadaje się do uprawy w pełnym zanurzeniu. Oczywiście sprzedawca może tą wkładkę wyjąć, chcąc klienta zmylić i oszukać. Na to rady już nie ma. No chyba, że na prędce zebrany pluton egzekucyjny. Jeśli więc nie chcemy zakładać paludarium i marnować pieniędzy na rośliny, które pod wodą padną, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, kolory. W przyrodzie wśród roślin mogących żyć pod wodą w zasadzie istnieją tylko dwa kolory i ich odcienie. Te kolory to zieleń i czerwień. Brązy i fiolety potraktowałem jako odcienie czerwieni. Tak, wiem, będą doniesienia do prokuratury, że się nie znam na kolorach. Kolory typu biały czy soczysto żółty nie występują na liściach roślin podwodnych, a jeśli już coś takiego występuje, oznacza, że roślina choruje. W sprzedaży można czasem spotkać rośliny, które wykazują cechy albinotyczne, np. Anubias Nana White, ale to sztuczny twór, który prędzej czy później pod wodą straci tą barwę. Te rośliny to mutanty z zaburzoną produkcją chlorofilu. Nie traktujcie jednak tego jako zasady rozpoznawania roślin. Ale jeśli takie kolory ujrzycie na roślinie sprzedawanej w koszyku, to powinna Wam się zapalić ostrzegawcza lampka. Po drugie, jeśli roślina, której nie znacie, wydaje się Wam rarytasem, bo nigdzie w akwarium jej nie widzieliście, to też powinna zapalić się lampka. Nie widzieliście tej rośliny, bo przeważnie jest to roślina paludaryjna i akwaryści jej nie sadzą w zbiorniku. Prawdziwych rarytasów roślinnych nie kupicie w sklepie. To by było tyle. Na koniec. Nie dajcie się zwieść ludziom, którzy popełnili błąd i uprawiają roślinę paludaryjną pod wodą. Często twierdzą na przykład, mam ją już 3 miesiące i nie padła.
To nic nie znaczy. Rośliny paludaryjne mają dużą tolerancję przebywania pod wodą, więc czas padania i gnicia może być wydłużony. I przeważnie człowiek, który coś takiego napisał, po 4 czy 5 miesiącach już nie informuje na forum o bolesnej stracie rośliny, która rozsypała mu się na części pierwsze. Także trzymajcie się zasady. Jeśli roślina nie nadaje się pod wodę, to jej tam nie pakujcie w przekonaniu, że macie jakieś nadprzyrodzone moce, które spowodują, iż roślina będzie rosła w zanurzeniu. Cudu nie będzie. Człowiek pod wodą też chwilę wytrzyma, potem się utopi. Ten z butlami tlenowymi również utonie, choć po znacznie dłuższym czasie. I efekt będzie identyczny. Będziemy mieli topielca. Jak będzie miał łyżwy na nogach, to zapewne jest to zaginiony uczestnik zimowiska dla panczynistów. To tyle o roślinach, które nie nadają się do akwarium.